Już po raz 24 w Płocku odbył się piknik europejski. To wydarzenie popularyzujące ideę integracji europejskiej i związane z datą 9 maja, czyli Dniem Europy. W tym roku do naszego miasta przyjechało 8 zagranicznych delegacji z miast partnerskich, czyli niemieckiego Darmstadt, ukraińskiego Żytomierza, amerykańskiego Fort Wayne, mołdawskich Bielc, francuskiego Auxerre i bułgarskiego Pleven. Byli także przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych z Płockiem, czyli z Wesprem na Węgrzech i Sines w Portugalii. Głównym punktem w programie pikniku był wielogodzinny koncert na Starym Rynku. Przez całe popołudnie na scenie występowały dzieci i młodzież z płockich szkół i przedszkoli. Szkoły przygotowały również stoiska z ciekawymi prezentacjami poświęconymi różnym krajom. Tradycyjnie już ze sceny zabrzmiała Oda do radości. Zaśpiewa ją chór Pueri et Puella Cantores Procenses. W czasie koncertu prezydent przedstawił podczanom naszych zagranicznych gości. Drodzy mieszkańcy, nasi przyjaciele przybyli z całego świata, od Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście przez wszystkie właściwie kraje zaprzyjaźnionej Europy. Bardzo cieszę się, że już od wczoraj mogli poznawać Płock, mogli odkrywać, jak piękne jest nasze miasto, jak łatwo się w nim po prostu zakochać. Cieszę się, że spotkali się z życzliwością, uśmiechem, a tak fantastyczną pogodę zamówiliśmy właściwie dla nas wszystkich. Zwieńczeniem pikniku był koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Po jego zakończeniu rozpoczęła się Noc Muzeów w Ratuszu. O historii budynku i związanych z miastem postaciach opowiadali przewodnicy z płockiej lokalnej organizacji turystycznej. W najciekawsze miejsca ratusza zabrał gości prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Trwa budowa brakującego fragmentu ulicy Zbożowej. To odcinek między ostatnimi zabudowaniami Podolszyc Północ, a wschodnią jezdnią obwodnicy. Gdy powstanie, będzie doskonałym skrótem łączącym osiedle z trasą Tadeusza Mazowieckiego. Fragment liczy 240 metrów długości i do tej pory był utwardzony tymczasową nawierzchnią z asfaltowego destruktu i betonowych płyt. Aktualnie trwają prace związane z budową konstrukcji drogi. Docelowo powstanie w tym miejscu ulica o szerokości 6 metrów z odwodnieniem i nową nawierzchnią. Będzie również chodnik i droga rowerowa. Wykonawca zamontuje także nowoczesne oświetlenie. Koszt inwestycji to prawie 1 300 000 zł. Ulica ma być gotowa w lipcu.